O tragicznej historii pani Danuty trudno szukać czegoś więcej w mediach. Zazwyczaj są to 2-3 zdania napisane przy okazji innych spraw, którymi zajmuję się w tej serii. Dwa bardziej obszerne materiały to odcinek telewizyjnego Biura Śledczego oraz artykuł Michała Fajbusiewicza, jaki ukazał się w tygodniku Angora i w Fakcie. I to właśnie one były dla mnie w tym przypadku najważniejszymi źródłami informacji. Linki do nich i do kilku innych publikacji, w których wspomniano panią Danutę, znajdziecie jak zawsze w opisie. Seria O czym szumią rzeki? Niewyjaśnione zabójstwa i zaginięcie kobiet w okolicy Bełchatowa. Odcinek drugi. Danuta. Rok 1994. Rzeka Warta. Lata 90. w Polsce, a szczególnie ich początek, to czas wielkich dla niej zmian. I to nie tylko politycznych, ale również, a może przede wszystkim społecznych, bo oto kraj przechodzi z socjalizmu na kapitalizm i to w takim dość agresywnym wydaniu, a jego obywatele nagle muszą mierzyć się z nieznanymi do tej pory na taką skalę wyzwaniami jak upadki zakładów pracy, bezrobocie, no i często związane z nim obniżenie standardu życia. Niektórzy, co bardziej wrażliwi i mniej operatywni, popadają często wtedy w rezygnację, ale są też i tacy, którzy starają się tym zmianom wyjść naprzeciw i jakoś w tej nowej Polsce urządzić, coś zdziałać. I to nie tylko w takich aglomeracjach jak Warszawa czy Kraków, ale również w mniejszych miejscowościach. Chociażby w 17-tysięcznym Łasku, skąd niedaleko do Łodzi, ale również do Bełchatowa czy Sieradza. Bo to właśnie w Łasku mieszka Danuta, która w 1994 roku ma 31 lat i należy do tej grupy Polaków, którzy w nowej rzeczywistości postanowili wziąć sprawy we własne ręce. Jest bowiem nie tylko panią domu i mamą dwójki dzieci, nie tylko uczęszcza na zajęcia do liceum dla dorosłych, w zależności od źródła w Zduńskiej Woli lub w Pabianicach, ale również założyła własną firmę, w której zajmuje się wyrobem haftu. Z tym, że tej działalności nie prowadzi sama, bo aktywnie pomaga jej mąż, który rozwozi wyroby żony do klientów w różnych zakątkach Polski. Na co dzień razem z dziećmi mieszkają właściwie w centrum miasta, tuż przy takiej wówczas ruchliwej trasie, którą przejeżdża wiele samochodów jadących z Warszawy czy Łodzi do Wrocławia albo z powrotem. I to w przypadku pani Danuty mogło mieć całkiem spore znaczenie. Swoje hafty wykonywała nie w Łasku, ale w położonych całkiem niedaleko Pabianicach, gdzie w domu swoich rodziców urządziła sobie warsztat. Z tym, że czasem miewa problem, żeby się tam dostać. Na początku lat 90. samochód to wciąż nie jest taka oczywistość, szczególnie dwa samochody na rodzinę. Wiele połączeń PKS-u jest wtedy likwidowanych ze względu na nierentowność. No i w związku z tym dostanie się z małej miejscowości gdzieś indziej w tamtym czasie bywa problematyczne. Ale przedsiębiorcza pani Danuta jakoś i z tym sobie radzi i kiedy nie ma innego wyjścia, to staje właśnie przy tej ruchliwej trasie niedaleko swojego domu i łapie tam okazję do Pabianic, ewentualnie w taki sam sposób wraca do Łasku. Najważniejsze, że zawsze bezpiecznie dociera do celu. Okazją podróżuje również 25 marca 1994 roku w piątek. Tego dnia, według telewizyjnego biura śledczego, po południu miała zajęcia w swoim liceum dla dorosłych i tuż po nich, razem z koleżanką, udaje im się dotrzeć z Pabianic do Łasku, właśnie łapiąc stopa. Danucie wyjątkowo zależy wtedy na tym, żeby jak najszybciej znaleźć się w domu, ponieważ od kilku dni jej dzieci są chore, no i chciałaby już przy nich być. I kiedy tam w końcu dociera, to nie zanosi się na to, żeby ten wieczór spędziła gdziekolwiek indziej. A jednak około godziny 20
mówi, że musi pilnie znowu pojechać do Pabianic. Według rekonstrukcji w telewizyjnym biurze śledczym dowiaduje się od swojej, jak można się domyślić, teściowej, że jej mąż jest w tym momencie u nich w warsztacie, więc stwierdza, że do niego dołączy, bo może akurat przyda się tam przy jakiejś pracy. Z kolei z tekstu Michała Fajbusiewicza w Angorze wynika, że mąż pani Danuty przebywał wtedy na południu kraju, gdzie rozwoził towar do klientów. Jedno jest pewne, około godziny 20, kiedy za oknami panuje już mrok, Danuta wychodzi z domu z takim zamiarem, żeby do Pabianic dostać się okazją. I jest to ostatni moment, kiedy bliscy ją widzą, bo kobieta ani tamtego dnia, ani żadnego następnego już do domu nie wraca. Niestety źródła nie podają, czy od razu ich to zaniepokoiło. Może pomyśleli, że została w Pabianicach na weekend, tylko nie mogła się z nimi skontaktować, wszak były to czasy na kilka lat przed powszechnym dostępem do komórek. A może to właśnie tego dnia jej mąż wyruszał w trasę i pomyśleli, że zabrała się razem z nim. A może wręcz przeciwnie, od razu zaczęli jej poszukiwać. W każdym razie według tekstu Michała Fajbusiewicza prawdziwy alarm wszczyna mąż Danuty po powrocie z południa Polski w niedzielę 27 marca, kiedy dowiaduje się, że jego żona w piątek wieczorem wyszła z domu i do tej pory do niego nie wróciła, ani też w żaden sposób nie dała znać, gdzie jest i co się z nią dzieje. No i od razu przystępuje do działania. Kontaktuje się z rodziną i ze znajomymi, ale nikt nie ma pojęcia, co się z Danutą może dziać. Również i w szpitalach, które sprawdza, nie przyjęto kobiety o takich danych, ewentualnie o jakiejś nieustalonej tożsamości, która by Danutę przypominała. No więc w końcu, w poniedziałek, tuż przed godziną 9 rano, mężczyzna pojawia się na posterunku policji, żeby zgłosić zaginięcie żony. Rozpoczynają się poszukiwania, ale nie udaje się znaleźć choćby jednego świadka, który 25 marca wieczorem albo później widziałby Danutę. Zupełnie tak, jakby po wyjściu z domu zapadła się pod ziemię. Nie wiadomo, czy udało jej się dojechać do Pabianic, a jeśli tak, to w jaki sposób. Nie wiadomo, czy tak jak planowała, łapała wtedy stopa. I tak mijają 3 długie tygodnie. Dla rodziny Danuty jest to pewnie czas, kiedy przerażenie i rozpacz mieszają się z nadzieją, że kobieta w końcu odnajdzie się cała i zdrowa. Aż nadchodzi według Michała Fajbusiewicza 14, a według telewizyjnego biura śledczego 15 kwietnia 1994 roku. To właśnie tego dnia grupa kajakarzy z Sieradza postanawia trochę potrenować. W końcu jest to początek sezonu. I na te ćwiczenia wybiera pobliże mostu kolejowego na Warcie, który przynajmniej według Google Maps jest położony niedaleko kajakarskiego klubu sportowego oraz przystani kajakowej. Jest to taka okolica, która chociaż w granicach miasta, to raczej nie ma już z nim zbyt wiele wspólnego, bo rozciągają się tam po prostu łąki, gdzieniegdzie rosną jakieś krzewy i drzewa. No i to właśnie tam, na wysokości tego mostu, ci trenujący kajakarze dostrzegają, że w rzece pływają czyjeś zwłoki. Jest to, jak się wkrótce okaże, ciało nagiej kobiety, pokryte mułem, w stanie na tyle zaawansowanego rozkładu, że właściwie trudno byłoby rozpoznać, kim była. Chociaż Sieradz jest w zupełnie przeciwnym kierunku niż Pabianice, do których Danuta chciała dostać się 25 marca, a i z samym Sieradzem chyba jakichś większych związków nie miała, to jednak policja postanawia sprawdzić, czy ta znaleziona w Warcie kobieta to nie jest przypadkiem właśnie ona. I szybko okazuje się, że ich podejrzenia są słuszne. Rodzina ją rozpoznaje m.in. po obrączce, którą miała na palcu. I niestety po dziś dzień nie udało się znaleźć odpowiedzi na pytanie, co działo się z kobietą po tym, jak tamtego marcowego wieczora wyszła z domu. Tylko jedno jest pewne. Na swojej drodze spotkała wtedy bezwzględnego mordercę, na co bezdyskusyjnie wskazywała sekcja jej zwłok. Jakimś tępym narzędziem została pobita tak dotkliwie, że pękła jej czaszka. Najprawdopodobniej więc w pewnym momencie straciła przytomność. Ale kiedy jej oprawca wrzucał jej ciało do wody, to wciąż jeszcze żyła,
ponieważ bezpośrednią przyczyną jej śmierci było utonięcie. Kim był człowiek, który odebrał życie matce dwójki dzieci, żonie, kobiecie, która w niezbyt stabilnych latach 90. potrafiła znaleźć pomysł na siebie? Czy był to ten sam człowiek, który zamordował Iwonę, o której opowiadam w pierwszym odcinku tej serii? Obie kobiety mieszkały niedaleko od siebie. Z Piotrkowa do Łasku jest jakieś 70 km, a ze Szczercowa, do którego chciała dotrzeć Iwona, około 30. To niecała godzina jazdy samochodem. Obie, kiedy widziano je po raz ostatni, mówiły, że mają zamiar podróżować stopem. I obie znaleziono później nagie w rzece. Iwonę w Widawce, a Danutę w Warcie. Z tym, że pytanie, czy to miejsce, gdzie znaleziono Danutę, było rzeczywistym, w którym morderca pozbył się zwłok. Wiosną stan wody w rzekach jest wyższy, a ich nurty bardziej wartkie. A ujście Widawki do Warty znajduje się około 30 km od mostu kolejowego w Sieradzu, tam, gdzie natknięto się na ciało Danuty. Niestety nigdzie nie było podane, w co ostatniego dnia, kiedy ją widziano, była ubrana. A być może ktoś gdzieś aż po dzisiaj te ubrania ma. 5 lat po tragicznej śmierci Danuty, w 1999 roku, inna mieszkanka Łasku też informuje swoich bliskich, że ma zamiar podróżować okazją. I jej historię poznacie w 3. odcinku tej serii.